Reset Obywatelski. Ardyński, który jest zarówno telewizyjnym, jak i radiowym, jak i internetowym, prasowym. Jak i prasowym dziennikarzem, czyli wszystkie media. Wszystko. Media wszystkie. Wszystko. Dziś tak się składa, że nie mamy tutaj telewizora jak na ogół, nie będziemy swojego ego masowali. Próżnić, tak. Aczkolwiek chciałem Ci pokazać tę czołówkę, tak Ci jeszcze pokażę. Zobaczysz w domu, jak będziesz na YouTubie. W związku z tym dzisiaj telewizji prawie tutaj nie ma, jest radio. Jest radio. I rozmawiamy w radiu o... Niedawno święto radia było zresztą. No właśnie. Kilka dni temu. A w dodatku dzisiaj jest jeszcze święto kota. A dzisiaj święto kota, no. Tak. Posłuchaj, drogi Janku, czym było dla Ciebie radio w dziennikarskiej Twojej właściwie drodze? W radio, czyli w radiowej trójce, byłej trójce, prawdziwej trójce, zaczęła się moja kariera w mediach elektronicznych, bo na początku lat 90. to chyba był 92 rok, Jola Kucharska, która była jedną z twarzy radiowej trójki, zapraszamy do trójki informacyjnej, tej najczęściej informacyjno-publicystycznej i tak dalej, powiedziała, zapytała się, czy mnie myśmy się poznali przy jakiejś okazji. I ona się zapytała, czy ja bym nie przychodził komentować do takiej audycji. To był dzień. O 23.00 była ta audycja. I najpierw był dziennik radiowy, a potem dwóch facetów, albo dwóch facet i dziewczyna, komentowało bieżące wydarzenia. I tak się rozpoczęła taka moja kariera w mediach elektronicznych. Potem przyszła telewizja. Tak dokładnie nawet pamiętam, w styczniu 1995 roku, w styczniu zadzwoniła do mnie sekretarka redaktora Fikusa, ja wtedy pracowałem w Rzeczpospolitej i mówi, słuchaj, szuka cię dyrektor warszawskiego ośrodka telewizyjnego Piotra Liszewski. Ja akurat Piotra znałem, on mówi, połączyła mnie z nim, on mówi, słuchaj, to może byś od czwartku wziął po Jacku Snopkiewiczu, który został dyrektorem Akademii Telewizyjnej, czwartek w warszawskim WOT-ie, to się nazywało Rozmowa Dnia. W poniedziałki miała Kasia Nazarewicz, a potem Krzysztof Skowroński, wtorki Krzyś Oleski, środy Monika Olejnik, w czwartek miał Jacek Snopkiewicz, a potem ja. A w piątki Zbyszek Masowski, naczelny redaktor Więzi. Strasznie nudne to było to piątkowe. No, ale między nami mówiąc. To ale... inne było. Natomiast tak się zaczęła moja kariera i to był naprawdę najsympatyczniejszy czas. Zresztą to był czas wtedy taki w warszawskim ośrodku telewizyjnym w czasie tej rozmowy, kiedy na przykład ta rozmowa się zaczynała zdaje się około 21.30, a nawet może 40. Jak szło, i pół, z założenia pół godziny miała trwać. Jak szła dobrze, to albo Radziszewski, albo Krzyś Piotrowski, jego zastępca, przychodzili i zza węgła pokazywali, żeby przyjdzie jeszcze raz. Tam zresztą chyba miałem, przez przypadek zupełny, miałem największego gościa w ogóle w swojej karierze telewizyjnej, bo to chyba był połowa maja 1999 roku, dowiedziałem się, że w Warszawie jest Zbigniew Brzeziński. No i przez tam jakiś kontakt, połączyłem się ze Zbigniewem Brzezińskim, który mieszkał w Bristolu. Nie było zresztą problemu, bo ten kontakt mi powiedział, to zadzwoń, on czeka na twój telefon. Ja zadzwoniłem, powiedziałem, że wieczorem mam ten program. No proszę bardzo, przyjechałem do Bristolu po Zbigniewa Brzezińskiego i go
przywiozłem do warszawskiego ośrodka telewizyjnego i tu się okazało daleko nie było. Najbardziej nadzwyczajnego, bo to był dzień, kiedy Borys Jelcyn, czyli prezydent Rosji ówczesny, zdymisjonował premiera Prymakowa, Jewgenija. To było bardzo duże wydarzenie i tego dnia Amerykanie zaczęli bombardować Belgrad. Bo to był, więc komentator, powiedziałbym, światowy, w ogóle pierwsza liga światowa była wtedy. Zbigniew Brzeziński był bardzo wymagającym rozmówcą. Takim widziałem, że jak ja zadawałem mu jakieś pytanie, to on mi podpytanie zadawał, chciał sprawdzić, co ja wiem na ten temat. No ale dobrze, okej, ta rozmowa się skończyła, bo ja odwoziłem Zbigniewa Brzezińskiego do Bristolu, wychodzę z samochodu, żeby się pożegnać, on mówi, nie no, chodźmy jeszcze się kawy napić. Poszliśmy się kawy napić, rozmawialiśmy już zupełnie o jakichś tam zupełnie sprawach błahych, a mówi, chwileczkę, niech pan zaczeka. Wjechał do swojego pokoju, wrócił z książką i podpisał mi, którą do dzisiaj mi w podziękowaniu za miłą rozmowę. No więc, super. Ale rzeczywiście to, i to był bardzo, ta część mojej kariery telewizyjnej to była taka najsympatyczniejsza. Potem już przeszedłem do, też miałem programy to w Centrum Uwagi w Jedynce, w Dwójce, potem w TVP Info, no do końca w TVP Info, do stycznia 2016, czyli lutego, kiedy przyszła dobra zmiana i nawet ten dziennikarz, który się nazywa Rachoń, a wtedy był wicedyrektorem, zaczął być wicedyrektorem Info, tak podpytywał mnie, czy ja bym nie został i tak dalej. Ja wiedziałem, że to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, powiedziałem, że nie, że odchodzę, w ogóle nie chcę z nimi nic wspólnego. Powiedziałem, że mój następca, który tam się zjawił i nawet mnie pytał, czy ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tam być, powiedziałem, że nie, no skąd, no to pobył tam miesiąc z nimi, więc to było, no, po prostu sam wiesz, jak teraz TVP Info wygląda i żaden normalny człowiek w tym by się nie był w stanie utrzymać i pracować normalnie. Więc chciałem właśnie, przedstawiając się dziś, w jakiś sposób dookreślić III Rzeczpospolitą, i to zarówno historycznie, jak i mediami. I potem miałem taki problem, czy ja mam powiedzieć, że to jest czas przeszły, czy to jest czas teraźniejszy, ta III Rzeczpospolita? Znaczy w jakimś sensie, znaczy nikt nie powiedział, że to jest jakaś inna Rzeczpospolita, chociaż niektórzy usiłowali, nawet mówiono o IV Rzeczpospolitej. Autorem tego terminu, który przeminął, bo to za pierwszego PiSu on najbardziej się, że tak powiem, utrwalił, był o dziwo Paweł Śpiewak, profesor Paweł Śpiewak. A równolegle, bo jest coś takiego jak Ghostsight, czyli że w tym samym czasie zawiewa dwóm osobom, ten Matyja. Także. Rafał Matyja. Też, tak. Też świetny. Niezależnie od siebie, ale ani jednemu, ani drugiemu nie chodziło o władzę. Nie, no oczywiście, że nie. I o to, a na pewno nie chodziło im o to, co się dzieje właśnie w sferze prawa, praw człowieka, w ogóle funkcjonowania państwa, konstytucji, Trybunału Konstytucyjnego, sądów, no i w ogóle tego wszystkiego, co rozumiemy przez działanie państwa. Mi się wydaje, w ogóle wiesz, że też czasami trzeba myśleć o nazwach epok z perspektywy historycznej przyszłości, a nie z aktualnej, bo jednak musi trochę minąć czasu, żeby jakaś nazwa, wiesz, rzeczywiście przylgnęła, nie? Dla mnie... Mi się wydaje, że ja się nie zdziwię, jak będzie III Rzeczpospolita, a potem na przykład kaczyzm, czy coś takiego, jakaś taka... No właściwie tak jest, no. Taka nazwa, nie? Tak się mówi o tym, co się tutaj dzieje. Nawet widziałem taki, uwaga, kaczyzm. Ale dla mnie III Rzeczpospolita, choć zdemolowana, funkcjonuje, no bo jednak po pierwsze funkcjonuje jej główne rusztowanie, jeżeli tak się można, konstrukcja jej, czyli konstytucja, która jest oczywiście łamana. No tak, jest, która jest konstytucją. Która jest konstytucją uchwaloną. Ale jest III Rzeczpospolitej. No konstytucją III Rzeczpospolitej, która została uchwalona przez Sejm, w którym rząd sprawował Jerzy Buzek, to był rząd AWS-u i Unii Wolności, ale prezydentem był Aleksander Kwaśniewski. Ta konstytucja została przyjęta w efekcie plebiscytu, który się odbył, referendum, które się odbyło w Polsce i jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej. Oczywiście została po raz pierwszy
brutalnie złamana przez obecnego prezydenta Dudę, który zaprzysiągł niezgodnie z konstytucją trzech nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani legalnie, i na to miejsce zaprzysiągł trzech neosędziów, w ten sposób rozpoczynając demontaż, powiedziałbym, instytucji państwa, bo potem się już działy jeszcze gorsze rzeczy, jeszcze bardzo dziwne rzeczy. I teraz jak słyszę, że Andrzej Duda wysłał do Trybunału Konstytucyjnego do sprawdzenia tę ustawę, którą niedawno wysłał, to mnie pusty śmiech ogarnia, bo on w przemówieniu, które w referendum, które tydzień temu wygłosił, powiedział, że jest strażnikiem konstytucji. No. Jeszcze powinien nałożyć koszulkę konstytucji. Tak, jak Wałęsa. Także to jest w ogóle hipokryzja maksymalna. Natomiast to co zrobił, czyli że tak teraz przez chwilę, będąc w bieżączce tak zwanej, pewnie tego slangu dziennikarskiego, rozmawiając o świecie dziennikarskim w ciągu ostatnich 30 lat tutaj będzie, to od razu przepraszam, a właściwie ci, którzy... Ale brzydkich słów nie będziemy używali. Nie, bo to są jeszcze... To przepraszamy, że zdradzamy kulisy. Ludzie lubią to. Więc to się nazywa bieżączka. Bieżączka to jest to, że sobie rozmawiamy o historycznej perspektywie, a nagle komentarz w sprawie tego, co zrobił Duda, bo moim zdaniem to jest bardzo śmieszna sytuacja. Poza tym, że to jest gwałt na konstytucji, kolejny raz, to jak to jest zapętlone teraz. Ale też, ja powiadam, to jego orędzie, które tydzień temu wygłosił, właśnie, że kieruje do Trybunału Przyłębskiej, bo nie do Trybunału Konstytucyjnego, bo Trybunał... On wygłosił, że do Trybunału Konstytucyjnego. Ale Trybunału w gruncie rzeczy nie ma, bo został zdemontowany. A jest jeszcze drugi powód, że go nie ma. Dlatego, że jest pani, która twierdzi, że jest jego przewodniczącą. Jest prezesem, ona nie jest. Oni uważają, że ona nie jest. Znaczy uważa sześciu innych sędziów, że ona nie jest. W tym też samozwańcy są. Tak. I ona w ogóle od samego początku była legalnie prezesem, ponieważ nie została zaproponowana przez zgromadzenie ogólne sędziów sądu. Więc tak jak zawsze było... Trybunału. Tak jak zawsze można powiedzieć, że było straszno, to tym razem jest i śmieszne, i straszno. No tak, tylko że to wszystko dzieje się w państwie prawie 40-milionowym, które jest członkiem Unii Europejskiej i NATO, które jednak przez te swoje pierwsze 25 lat, cacy oczywiście nie było, ale szanowało swoje instytucje. Nie było łamania konstytucji, nie było omijania ustaw, nie było łamania ustaw, nie dokonywano takiego napadu na sądownictwo, prokuraturę, na ministerstwa, na różne rzeczy się dzieją, które do dzisiaj na przykład, łącznie z tym, co się dzieje, aż szeroko przez TVN24 zostało przedstawione ta cała sytuacja, którą Czarnek wykreował Villa Plus, to obdzielanie się majątkiem narodowym. No tak, ale to są rzeczy, o tym nawet że nie chcę mówić, bo to są już z punktu widzenia naszych widzów, którzy mają to cały czas na bieżąco banały, więc wrócić chciałem do pewnych takich spraw, które gdzieś obok były, pod tym były, albo przenikały się, nie? Poza tym, że teraz w tym okresie, który nie wiadomo jak nazwać, a właściwie powinniśmy jednak nazwać go Trzecią Rzeczpospolitą po to, żeby po prostu nie poddać się im. No tak, tak można powiedzieć. Bo moim zdaniem po prostu ta konstytucja obowiązuje i myślę, że ci, którzy ją łamią, kiedyś za to odpowiedzą. No właśnie, więc poza tym okresem teraz, i wcześniej, z wieloma latami PRL-u, bo młodzikami nie jesteśmy, tak można powiedzieć, no to ten okres od 1989 roku do 2015, tak wydaje mi się, że jest chyba, to jest sens swojego życia. Nie wiem, czy ale ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo powiedziałeś, wymieniłeś tu nazwę PRL, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Pod koniec PRL właśnie powstał Trybunał Konstytucyjny tak. i powstał Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak. I na prezesa Trybunału Konstytucyjnego... Wołętowska. Nie, został profesor... Rymał, sorry, myślałem, że musiał... Profesor Ewa Łętowska została rzecznikiem praw obywatelskich. Praw obywatelskich, a nie instruktorka z Komitetu Powiatowego Partii,
prezesem Trybunału Konstytucyjnego, w tym momencie leciało nazwisko, wybitny znawca prawa międzynarodowego został profesor. Zaraz sobie jego nazwisko... Zaraz sobie nazwisko nie przypomnę. Więc tak, tak, też nie ktoś przypadkowy. Zaraz sobie przypomnę to nazwisko, no. To naprawdę... Ale wstyd teraz. W tym momencie po prostu bilobil powinniśmy zażyć. To jest przerwa na reklamę. Zaraz zobaczymy. Wiesz, ja sprawdzam, a ty tego. Dobra, to ja bez tego opowiadam historię. Bo powiedziałem właśnie, że między okresem PRL-u, do którego za chwilę jeszcze przejdę, a tym dziwnym czasem teraz, to właśnie III Rzeczpospolita jest takim okresem, który moim zdaniem to jest sens twojego życia chyba. Tak. Po prostu i nie tylko w dziennikarskim zakresie, ale w jakiejś takiej pasji realizowania się. No mogę powiedzieć, że tak, za takiego obrońca III Rzeczpospolitej, który bym powiedział, że całą swoją pierwszą stanął, to powiedziałbym, tak, że to jesteś ty. Dobrze bym powiedział? Tak, ja uważałem, że to jest wartość sama w sobie. Tworzyła się to ta III Rzeczpospolita od czasów, kiedy powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego. Ona cały czas była budowana z różnym skutkiem. Zdarzały się też rafy, zdarzały się pomyłki, zdarzały się nawet ciężkie błędy, ale nigdy nie było, ale szło to do przodu. Szło budowa tego państwa, państwo zyskiwało autorytet, międzynarodowy, przeprowadziło gruntowną reformę gospodarczą, której autorem był Leszek Balcerowicz, i ileś tego typu przedsięwzięć zostało przyjętych, zostało zrealizowanych, które można było powiedzieć, że do 2015 roku to państwo cały czas się posuwało do przodu. Wolniej, szybciej, ale jednak tak, takimi milowymi krokami w budowaniu tego państwa i jego pozycji było przyjęcie właśnie konstytucji, było wejście Polski najpierw do NATO, ale ty, słuchaj, bo my tutaj, do Unii Europejskiej, ale my w tej kalendarzu historycznym nie wiem, czy błędu nie popełniliśmy, a kadencja Sejmu 93-97, kiedy Tadeusz Mazowiecki był Unia Wolności. Było w opozycji. Tak, to nie, no tak, ale to wtedy nie była pisana konstytucja? Nie, konstytucja została przyjęta w referendum w 1996 roku. No, czyli nie za Buzka, tylko w kadencji. PSL, SLD, PSL. No właśnie, ale tak. Potem Sejm musiał zatwierdzić a prezydent Kwaśniewski już myślałem, coś. To podpisał. Już myślałem, coś mi się pomyliło. Okej, tylko czy nie mogę znaleźć tego? Nie wiem. Zaraz sobie przypomnę, bo. 82 rok w każdym razie. Także właśnie mówię, że takimi milowymi, jeszcze raz powtórzę, milowymi wydarzeniami i krokami w budowie tego państwa było właśnie przyjęcie tej konstytucji, przyjęcie Polski do NATO w 1999 roku i przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. Ta decyzja zapadła w grudniu 2002 roku, a 1 maja 2005 roku Polska weszła do Unii Europejskiej. No właśnie. I 2004. Kiedy tak mówimy o tym właśnie odczuwaniu III Rzeczpospolitej, bo ja tak, to aż tak bym powiedział, to nie było tylko życie w tym czasie, to nie była historia, ale to było, ja tak przypominam sobie, jak ja czułem ten kraj, taką wspólnotę. Działy się rzeczywiście, jak można było oddychać wydarzenia, z którymi się obywatel, bo to ważne słowo, i obywatelka, i obywatel identyfikowali. To były wydarzenia, po prostu nabierało się powietrza w piersi. Tak. I proszę bardzo, to jednak się dzieje się. No to nie są wysiłki i czcze wysiłki, że gdzieś coś robimy, a nic z tego nie wynika, nie ma żadnych konsekwencji, tylko się okazało, że dzieją się rzeczy bardzo ważne.
W międzyczasie jeszcze przecież na arenie międzynarodowej działy się bardzo istotne rzeczy. Polska uczestniczyła w bardziej lub mniej udanych misjach wojskowych za granicą. No tak, to trudno, żeby dziecko chodzi, matka chodziła z dzieckiem, dziecko, czy ty czy czujesz to, że właśnie nasz tatuś jest tam, albo jakiś nieznany tatuś, wujek jest na misji wojskowej, to nie, no to już nie. Nie. Ja mówię o tym takim odczuwaniu, tak, rozumiesz? Ale ja mówię, że po prostu Polska już była wtedy, chcę tylko powiedzieć, że była angażowana do różnych... Tak. Takich... Ja bym cały czas się trzymał tego poziomu. Chcę bardzo... powiedzieć, że też ministrami spraw zagranicznych, co istotne, byli naprawdę w tym okresie 2000 do 2015 roku wybitni politycy. Wszyscy z różnych stron. Krzysztof Skubiszewski, Andrzej Olechowski, Dariusz Rosati, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrzej Olechowski, profesor Rotfeld, Bronisław Geremek, wielka sprawa. No także tego naprawdę to, ja na przykład... Nie wiem, kto jest w tej chwili ministrem spraw zagranicznych. Cimoszewicz. No Cimoszewicz był przecież też ministrem. Nie wiem, co specjalnie, co dzieje się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jeden z byłych ministrów spraw zagranicznych, no, nie chcę jego nazwiska ujawnić, żeby... Meller. Stefan Meller, żeby mu przykrości nie zrobić, zapytałem, był pytany, czy Polska ma politykę zagraniczną. No niedawno było to pytanie zadane, on powiedział, że nie wie. No tak, no po prostu nie bardzo wiadomo. Uczestniczyliśmy w tym trójkącie weimarskim i wyszehradzkim. I czworokącie wyszehradzkim i tak dalej. Ten trójkąt weimarski, kiedy przywódcy Francji, Niemiec i Polski się spotykali, prezydenci, kanclerz, prezydenci Polski i Francji, kanclerz Niemiec się spotykali, omawiali najważniejsze wydarzenia, no to wszystko gdzieś się podziało. No. Ja wiem, tylko bo możemy wspominać oczywiście wydarzenia historyczne, nazwiska, nurty i tak dalej. Ale one są, bo zapytałeś mnie czy o te wydarzenia, właśnie takie, które konstruowały to państwo. Tak, tylko mi właśnie nie o skonstruowania państwa, tylko o odczucie tego, to powiedziałeś właśnie o tych powietrzu, o tej wolności. No też na przykład jak wiedziałem, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych są takie te nazwiska, o których to bezpieczeństwo, to człowiek się umie. Ministrami finansów są też no bardzo, bardzo ważne, bardzo poważni ludzie. Ja nie wiem, kto jest teraz ministrem finansów, a wiceministrem jest taki młody pan, który tam Harry Potter, oni mówią, to podobno jego pierwsza praca. Nie no, umówmy się, że do jeszcze niedawna wszystkie nazwiska rad ministrów się znało jako dziennikarzy. I właściwie wtedy teraz nie mam pojęcia. Się spokojnie spało. Jak wiedziałeś, kto jest ministrem finansów wtedy, to spokojnie spałeś, wiedziałeś, że się nic niebezpiecznego z finansami państwa nie może stać. W tej chwili to wszystko stoi pod znakiem zapytania. Ta sprawa na przykład z Krajowym Planem Odbudowy, KPO jest już, żeby nie była tak... powiedziałbym tak, no, skutkująca na funkcjonowanie państwa, to byłaby śmieszna, bo już jest taki mem, że premier Morawiecki mówi, że sprawa zostanie, pieniądze przyjdą w trzecim półroczu. No, bo on już, że już tak co chwilę jakaś... No to akurat ta kwestia jest taka, wiesz, trudno powiedzieć, po jakiej stronie stanąć. No jest druga opcja, mówi, że jest tak tragiczna dziura budżetowa, jest tak tragicznie, nie zdajemy sobie sprawy, a PiS musi mieć miliardy na kampanię wyborczą, więc w związku z tym nie właściwie byłoby... Właściwie na to, żeby zapchać tę dziurę, żeby zdać pieniądze, żeby mieć kampanię wyborczą. Podnieść tak, żeby z tego tytułu robić propagandę wyborczą. Ale oraz, żeby mieć fizyczne pieniądze. Tak, żeby mieć fizyczne. W związku z tym jest państwa. Obawa taka, że gdyby dostali teraz te pieniądze, no tak, to by na to poszło. Z drugiej strony zabagniono tyle właśnie przez głupie upieranie się, absurdalne upieranie się w stosunku do Unii Europejskiej. Z naprawianiem sądownictwa. Unia Europejska niczego od nas nie jest nadzwyczajnego. To jasne. Ja chcę głębiej. Chcę po prostu głębiej, chcę głębiej po prostu sięgnąć do tego, co stoi, jakie są przyczyny pewnych wydarzeń i pewnych ciągów dalszych, że tak się wyrażę. I dlaczego to wszystko pytam? Dlatego, że porównując obecny czas PiS-u, przepraszam bardzo, i czas. Kiedy rządy prowadziła Platforma, kiedy ewidentnie wszystkie dla obywatela, nie dla swojego, tylko dla przeciętnego obywatela
warunki życia były lepsze wtedy. No i normalniejsze. Normalniejsze, tak, normalniejsze. Wiadomo było, czego się można spodziewać. Tak. To czegoś chyba zabrakło, wiesz, że tak sobie myślę, że po prostu no, siedzieliśmy w tym wtedy, no, nie byliśmy decydentami, tak. Ale w sumie to cała elita współdecydowała. Jakby. Ja myślę, to było coś takiego, że czegoś, ciekawe jestem, co ty byś powiedział, bo ja mam taki pomysł. Brakowało takiej rozmowy z obywatelami. Nie było, brakowało mi w tym wszystkim, zresztą przez cały okres, brakowało mi takiego, powiedziałbym, rzetelnego budowania społeczeństwa obywatelskiego. Tak, tak, tego tak. I tej rozmowy z obywatelami, wyjaśnienia funkcjonowania państwa, co obywatele by wiedzieli po prostu, na czym to wszystko polega. Nie ma. W Polsce nadal nie ma społeczeństwa obywatelskiego. A nie ty pamiętasz, jak gdzieś tak pod koniec właśnie już tamtych rządów, drugiego rządu Tuska, spotkałem się z moim czytelniku i powiedziałem, że ja chcę robić program w telewizji z rozmowy z ludźmi, bo tego nie ma, to jest potrzebne po prostu. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że wiem, że to zrobię dobrze, ale żeby po prostu, żeby włączyć ludzi, nie? Do tego wszystkiego. O, jesteśmy. Na wizji jesteśmy, tak. I druga rzecz to jest to, że teraz to wszystko dla tych maniaków obecnej władzy z takiego czy innego powodu, ale to się jakoś nazywa, wszystko jest nazwane, ja pamiętam, określone. Pod koniec PRL-u, albo tak, to był koniec PRL-u w telewizji, w pierwszym programie telewizji była taka trybuna obywatelska, na żywo, jakiś właśnie jakiś decydent siedział, przychodzili normalni ludzie, to w pewnym momencie Marek Siwiec prowadził, pamiętam, i było naprawdę... Nie, to Otwarte Studio się nazywało. Otwarte, no coś otwarte tak... Studio, Marek Siwiec tak prowadził, tak, tak. Tak, i tam, i to właśnie tak. Było takim, tak. Takim dialogiem, nikt tam, i nawet to była taka sytuacja, że to trwało ponadnormatywnie, jak się przeciągało się prawie do północy. Tak, to 22 zaczynało się z kawałkiem, czasami to trwało do końca, o ale, tak było. Ale nie wiem, czy ja stamtąd pamiętam, słuchaj, pamiętam stamtąd taki najsłynniejszy mem, tak, nie było to wówczas memem, ale tak jak słynny jest telefon do szkła kontaktowego, podaję hasło, okoń, to tam był z kolei jakiś człowiek, taki brody, wygląda jak obecny prezes TVP, tak siedzi, tak poschodzą do niego i on mi tak, kobiety podniosły alarm, czekają tam, w szałasach. I usiadł. No i tak, było, no. I to było to. Tam zresztą, no nie wiem, czy każdy mógł wejść, bo to też trzeba... Początkowo, wiesz, jak jest, początkowo tak, potem się okazuje, jakaś afera jest i już nie. Trzeba było jednak, żeby ktoś jakieś bomby prawym przypadkiem nie wniósł. No więc to właśnie... Ale właśnie, żeby wrócić do poważnych historii, których brakuje mi. Brakowało mi. No właśnie brakowało mi takiego ze strony państwa, troski o społeczeństwo obywatelskie, wyjaśniania funkcjonowania państwa. No to robił świetnie w początku Jacek Kuroń, tak? Ale, tak. Ale tak. Potem odszedł Kuroń. Odszedł Kuroń i nie było następców. I to się właściwie skończyło. Takie właściwie informacje o tym, jak państwo funkcjonuje, czasami przejmowali bardzo dziwni ludzie. Też chciałem powiedzieć, że co dla mnie jest wielkim błędem III Rzeczpospolitej, zbudowanie potęgi Kościoła katolickiego, ja nie mówię, który zyskał ogromny wpływ na funkcjonowanie państwa. Nie oddzielono tego, co cesarskie, od tego, co boskie. Właściwie w Kościół i państwo zaczęły funkcjonować jako jeden organizm. Najmniejsze pretensje można mieć o to do Kaczyńskiego czy jakichś tych środowisk. Tak, hierarchowie kościelni, a nawet nie tylko hierarchowie, bo też zwykli księża byli wzywani do święcenia czy uczestniczenia czegokolwiek. Tak, kawałek drogi jakiś oczywiście. Święcono. Sala, nowa sala. Sala, nową salę, stację benzynową. Bardzo nawet, nawet takie studzienki w mieście były święcone, widziałem w którymś z miast, więc absurd zupełny. Teraz to się zmienia nie dlatego, że obecne państwo tak chce, tylko tak się dzieje w tej chwili na skutek tego, czego się dowiadujemy o funkcjonowaniu Kościoła. Dzisiaj zresztą jest w Gazecie Wyborczej ogromna rozmowa Dominiki Wielowiejskiej z Adamem Michnikiem o Janie Pawle II. O. A Adam broni Jana Pawła II przed obecnymi ocenami. Ale uważam, że
nie byłoby tych czasami bardzo ostrych ocen pod adresem Kościoła, jakie teraz są funkcjonowane, które są formułowane w tej chwili, gdyby od początku III Rzeczpospolitej dla dobra państwa i dla dobra Kościoła precyzyjnie określić rozdział państwa od Kościoła. Już nie mówię o tym, że no w czasie właśnie rządu Tadeusza Mazowieckiego bezprawnie, bo instrukcją, wprowadzono do szkół religię. Instrukcją, nie ustawą. Te religie, mój syn chodził do publicznych szkół cały czas i pamiętam, że ta religia miała być zawsze na pierwszej albo ostatniej lekcji, żeby dzieci rodziców niewierzących albo dzieci innowierców, żeby nie były zmuszane do niczego i to potem wszystko się zlewało. Potem wzdycham, dlatego że pracowałem wówczas w Ministerstwie Edukacji jako rzecznik prasowy Henryka Samsonowicza i Anny Radziwiłł. To znakomity skład. Znakomity skład, wspaniali ludzie. Pani Anna Radziwiłł, I mogę powiedzieć, naprawdę to świetne określenie, będzie, że po prostu dobrymi chęciami piekło świetni ludzie wybrukowali. No. I profesor Samsonowicz, przecież wybitny historyk, i pani Anna Radziwiłł, znakomita nauczycielka, potem wiceministerka wtedy, kiedy ty byłeś, potem w rządzie Marka Belki też była wiceministrem. Nie umieli tej sprawy okiełznać. To było taki to było czarnkowe, to było bardzo czarnkowe. Bardzo czarnkowe. Macie tu, trzeba zobaczyć. Tak. No Kościół kazał i koniec zostało załatwione. I to się przez całą, do dzisiaj, przez całą ten okres 30-lecia cały czas się ma ogromny wpływ negatywny na funkcjonowanie też społeczeństwa obywatelskiego, deformujące w ogóle możliwość działania społeczeństwa obywatelskiego. Skoro o tym rozmawiamy, to ciekaw jestem, gdybyś miał, bo jeden z takich symboli III RP, w ogóle III RP to jest kraj, który w nurcie filozoficznym nakładał się na postmodernizm, tak? Więc w związku z tym nie możemy tak linearnie opowiadać o nich jak o końcówce lat 70. Mojej ukochanym okresie, chyba twoim też lubianym, zdaje się, bo tak widziałem jakieś zdjęcia, gdzie wyglądałeś na zadowolonego z życia. Nie no, ja muszę powiedzieć, że ten okres lat 90., 2000, 2010 jeszcze, to był bardzo fajny okres. Zresztą uczestniczyliśmy w czymś wielkim. Wielkim. I byliśmy to, uczestniczyliśmy nawet w jakiś sposób, będąc w mediach, kształtowaliśmy to. Tak. Każdy tak jak potrafił i na tym swoim odcinku, niczego nie, że tak powiem, nie zawyżając. Ale muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogłem wtedy być, jak spoglądam wstecz, no to poza tym też było niezwykle atrakcyjne pod każdym względem. Pod każdym względem, towarzyskim, tak, powiedziałbym. Tak, również. Natomiast dlaczego mówię o tym, że o tym postmodernizmie? Właśnie, że opisując te czasy, to już nie tak jak dotychczasowe dzieje historyczne, że się tak szło linearnie, to już jest po prostu, to się już skacze, prawda? Stąd, dotąd, z tego tematu, dotąd, to rozwija nam taki wariant, raz, dwa, trzy, cztery, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, tak? Że inny sposób narracji niż dotychczas, tak? Tak. 80. lata, jeszcze 90., powiedzmy tak, ale wchodzi internet, wchodzą komórki, wchodzi nasza w ogóle taka jakby możliwości percepcyjne, nadawcze. No, proszę bardzo, to. Bardzo się zmienia. W tym jest wszystko. W tym jest wszystko. Na przykład informacja, kto był pierwszym prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Jest cały czas tą informacją tam ukrytą. I dlatego właśnie chcę ci popytać tak teraz z takich haseł. I pierwsze hasło to właśnie Tusk. Czyli dla ciebie jest, szukam takich, powiedziałbym, symboli, ale nie da się zrobić symboli całości, prawda? Tylko symboli pewnych segmentu, więc Tusk. Chcę powiedzieć, że było w Polsce dwóch polityków, a właściwie jest w Polsce dwóch polityków, którzy wyszli ponad miarę, że tak powiem, ponad polską miarę. To po pierwsze był Aleksander Kwaśniewski, który też uczestniczył i kreował bardzo ważne wydarzenia i współuczestniczył w nich też na świecie. 2004 na przykład Ukraina, to nie, kiedy był właściwie pełnomocnikiem świata do rozstrzygnięcia tego, coś, które się stało, i Donald Tusk, który został przewodniczącym Rady Europejskiej, sprawując najważniejsze
stanowisko, jakie Polak w ogóle w historii sprawował. W związku z cywilnej. Tak, tak. No więc to są dwa nazwiska, które właśnie wpływały również na historię Europy w jakimś sensie, nawet nie małym sensie. Donald Tusk to był 2014 i 5 lat przecież. Warto też sobie może przypomnieć, że Polska była jedynym krajem, aktualna władza w Polsce, która głosowała przeciwko przedłużeniu kadencji Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Mhm. Słynne 27 do 1. To są, można powiedzieć, można wspominać, bo nie każdy już pamięta w ogóle. To jak najbardziej, tak? Natomiast to są... Ale dla mnie, natomiast Donald Tusk, moim zdaniem właśnie, jak spytałeś wtedy mnie o społeczeństwo obywatelskie, to myślę, że w czasie właśnie tego 8-lecia rządów Platformy Obywatelskiej nastąpiły największe zaniedbania Trafiłeś, o co mi chodzi. Największe zaniedbania właśnie w tym, co byśmy nazwali kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego. No właśnie, bo to był ten okres, kiedy już powstała Trzecia Rzeczpospolita, zaczęła się utrwalać i należało równolegle z utrwalaniem tej polskiej państwowości, była konstytucja, byliśmy w NATO, byliśmy w Unii Europejskiej i tak dalej, należało zadbać właśnie o utrwalanie społeczeństwa, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, instytucji. Przecież nawet przy tych wszystkich brakach, zobacz, ile się stworzyło instytucji NGOS-ów, społeczeństwa obywatelskiego, pozarządowych organizacji. No właśnie, ale pozarządowe, rozumiesz? Znaczy w tak, sensie, że ludzie sami sobie, tak, prawda? Ale o to państwo powinno dbać, pomagać. Pomagać, nie, bo wsparcie, bez wsparcia. Właśnie, to jest najgorsze. No i właśnie taką tutaj powiem czyjąś uwagę, nie wiem, czy się z nią zgadzać, czy nie, ale podzielę się nią, że w dużej mierze to, co się stało z Kaczyńskim, to, co cała ta, wiesz, duma z czwart właśnie z bycia Polakami, prawda, huzaria i tak dalej, to jest to nie tylko, że ci ludzie tak mają po prostu, nie tylko, że jest tam moda, nie tylko, że jest koniunktura, ale że to jest po prostu dziura, która w normalnym kraju to jest to, że w Danii wiszą przez cały rok flagi w ogródkach, ludzie się nie wstydzą mówić naród i tak dalej, i że tu zabrakło właśnie tej takiej tego wychowania obywatelskiego po prostu. I to takiego patriotyczno-obywatelskiego. Nie banalnego, nie jakiegoś takiego doktrynalnego, tylko delikatnie, umiejętnie suflowanego, wprowadzanego. I zresztą jest można czerpać, są wzory. No, najlepszymi moim zdaniem wzorami do naśladowania są kraje skandynawskie. Tak, najlepsze. Finlandia, Szwecja, Dania, tak. Norwegia. Tam to są zresztą kraje... Holandia też. Holandia, najbardziej demokratyczne. Finlandia jest tak znakomitym też przy Finlandii. Kiedy Finlandia przeżywała największe trudności gospodarcze, to w Finlandii powstała najbardziej demokratyczna, najbardziej efektywna reforma oświaty, która też jest istotną częścią tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, która... Kraje w świecie się wzorują na Finlandii, w zmianach, jeśli chodzi o prawo oświatowe, o tworzenie właśnie demokratycznej oświaty. Tam na przykład w Finlandii, jeżeli wiglą uradzi się jakiś Janko muzykant, to nie ma siły, żeby nie okazało się, w pewnym momencie nie trafił do konserwatorium albo w Helsinkach, albo gdzie w świecie. To sito, za przeproszeniem, które jest, nie przepuści. Ta sieć nie przepuści talentu. A u nas, proszę bardzo. No. Więc tak jak mówię... Już nie mówię, że w Finlandii są tylko szkoły publiczne. Nie chodzi, prawda? A wyglądają jak w Polsce najlepsze. Najlepsze szkoły prywatne. I to każde. Tam. Tu najlepsze, tak. Wracając właśnie jeszcze do sprawy, co ma Tusk do hardkorowych obecnie wyznawców kaczyzmu i jakiegoś zdeformowanego patriotyzmu. Że to nie tylko to jest to, że było takie
oczekiwanie społeczne na właśnie jakieś, na jakieś pato demokrację, pato odczucia patriotyczne i tak dalej, tylko po prostu w ogóle były. Jeśli one nie były, i okej, ci, którzy są na pato nastawieni, super się wpisują w Prawo i Sprawiedliwość, ale ci, którzy chcieli czegoś takiego, a nie dostawali czegoś takiego, pierwsi, którzy przyszli z ofertą, byli właśnie z PiS-u, tak? Chciałem powiedzieć tak, że społeczeństwo obywatelskie i to wszystko, co rozumiemy przez społeczeństwo, przez obywatelskość, to jest właśnie nowoczesny patriotyzm. Bo nowoczesny patriotyzm nie polega na tym, że hura, husaria, że sobie będziemy wspominali 1920. Może znaczy może polega, na pewno nie jedynie tak, polega. Ale to nie są rzeczy najważniejsze tak, w tej chwili. To nie jest ten patriotyzm, o który w tej chwili... Ale też nie zgadzam się, że płacenie podatków to jest. Znaczy, że to jest z drugiej strony, mówi, to jest płacić podatki, to jest współczesny patriotyzm. I tu jest przesadzone, i tu jest przesadzone. Wszystko to jest spektrum. Ma swoje miejsce w szeregu. Oczywiście, że na uczciwe płacenie przez obywateli podatków składa się też na cechy należytego, należytej obywatelskości. No. Bycia uczciwym członkiem społeczeństwa obywatelskiego też to jest. Ale to jest jeden z wymogów, a nie tylko, wymóg, który należy przestrzegać. Cieszę się, że wiesz, wskoczyłeś w to, co mnie gryzie, bo tak jest. Może było mi nawet trochę trudno to pytanie jakoś tak wykrztusić z siebie, ale zapewne, gdy powiem ci, do tego dochodzi właśnie edukacja wspomniana, media publiczne, kultura, tak. No to przyznasz się, że to się składa na ten media brak. Media publiczne zostały w tej chwili ukatrupione. Ale wówczas nie były perspektywicznie kształtowane. A wówczas nie były, powiedziałbym, no, dopieszczane w sensie takim, tak. Że w jasny sposób... stworzono by podstawę ich działania. Nie, ale wiadomo, po co, co jest i tak dalej. Również materialną, bo cały czas ja wiem, jak przybyłem w mediach publicznych, wiem, że w tamtym czasie cały czas media publiczne borykały się z potrzebami ekonomicznymi. I zawsze było to nierozwiązywalne, a tu jakaś była propozycja ustawy obywatelskiej właśnie, gwarantującej normalne funkcjonowanie mediom publicznym. Nie, ale też był pomysł jakiś. I zawsze to przepadało. Donald Tusk przecież w pewnym momencie powiedział, że media publiczne są niepotrzebne. To jest największa głupota, którą Tusk powiedział. A druga sprawa, z którą teraz z kolei mamy najbardziej do czynienia, to jest też takie zaniedbania w sferze kultury. Ale zresztą wtedy też, bo ja pamiętam, dowiedziałem się, że muzycy Filharmonii Narodowej muszą dorabiać jeżdżąc taksówkami. Muzycy Filharmonii Narodowej, co było, to jest, nie wiem, może to 100 osób w ogóle, cały personel Filharmonii Narodowej obejmuje i to państwo powinno tych kilka instytucji, głównych instytucji kultury narodowej, Filharmonia Narodowa, Teatr Wielki, Opera Narodowa, Teatr Narodowy, w krakowskie teatry narodowe, no muzea narodowe i tak dalej, państwo powinno tym instytucjom zagwarantować normalne funkcjonowanie ekonomiczne. To nie może być tak, że tam właśnie ten człowiek, który ma wielki talent, bo tylko z wielkim talentem ludzie mogli znaleźć się w zespole Filharmonii Narodowej, żeby musiał jeździć taksówką i dorabiać. Danie tym ludziom wtedy 10 000 złotych nie było dla państwa, każdemu pensji w wysokości 10 000 złotych nie było żadnym problemem. Ale widocznie państwo, to też było... Ale nawet nie chodziło o taką sumę wówczas. No. I 5 000 byłoby dobrze. No tak, a oni tam było 3 000 zarabiali. Tak. A przecież też wydatki na to w ogóle, żeby uczciwie pracować też były. Tak. Chodzi o to, żeby po prostu pochylić się. No. Tak, i oni nie powinni mieć z tyłu głowy, za co zapłacę czynsz, za co dziecku na przykład załatwię korepetycje i tak dalej, i tak dalej. To powinno być poza ich w ogóle, te problemy powinny być zdjęte im z głowy. Oni powinni normalnie żyć. No więc Janek, teraz posłuchaj mnie. Jeśli na zupełnie na chłodno w ogóle, a tak naprawdę lajtujemy się, tak? Jeśli w jakimś kraju siedziało dwóch ludzi, facetów, którzy byli dziennikarzami, można powiedzieć w poprzednim systemie, z nim chcą, żeby on był, prawda, bo jest już mocno autorytarny następny. I okazuje się, że lider
tamtego okresu. Nie zadbał o, zadbał o bazę, nie zadbał o nadbudowę. Tak nazwijmy to tak było, po marksowsku, tak? Nie zadbał o media publiczne, tylko wręcz, je wyśmiewał. Że profesorowie zwyczajni, belwederscy profesorowie, czy w Polskiej Akademii Nauk, czy w publicznych uniwersytetach, politechnikach i tak dalej, mają bardzo słabe pieniądze etatowe. Oczywiście są tacy, którzy mogą dorabiać w pewnych kategoriach te pieniądze łatwiej dorobić na zewnątrz, ale są tak na przykład humaniści. Ale to jest chore. Znaczy po prostu jeśli ktoś ma, jeśli ktoś jest dobrym biznesmenem, typu twojej świętej pamięci znajomy Jan Kulczyk, no to wiedział, że musi w tylu miejscach posiać, podlewać, żeby po iluś latach wszystko mu to ładnie urosło. Zaczęło, tak? Funkcjonować. I prowadzenie państwa jest dokładnie czymś takim samym po prostu. I teraz ja mówię, że nie chcę... Znaczy znacznie poważniejszym, bo państwo jest ogromne. Tak, nie chcę, żebyśmy teraz mówili tutaj Tusk toczy, Tusk siamto. Nie, bo to nie tylko Tuska jest wina. Bo to w ogóle nie o to chodzi, żeby teraz nam weszło bieżące... Na usprawiedliwienie Tuska, przepraszam, ci przerwę, ale na usprawiedliwienie Tuska było to, że on był premierem w czasie bardzo istotnego, wielkiego kryzysu finansowego. Nie. Widzisz, robimy błąd. Mogliśmy nie mówić, że to Tusk, bo to, że on mówi, że media publiczne są niepotrzebne, to choćby był nie wiem jak... A nie, tego... no to ja się zgadzam. Tylko... Ja tylko mówię o tym. Ja mówię o tych rzeczach. O tym, że pracownicy nauki nie było zrozumienia, kultury, nie było zrozumienia dla nich, jak mogą to polanie tego, wiesz, tej rabatki może dać wielki wynik potem. To samo było z kulturą troszeczkę inaczej, bo to już nie jest tak, bo tutaj cynicznie można powiedzieć, nie? Że zainwestowanie w naukę po prostu da konkretny zysk. Rezultaty. Tak. No powiedzmy, że zainaugurowanie w kulturę, to trochę trzeba mieć większy łańcuch po prostu wyobrażeń, po prostu co i wiesz, wynikalności z siebie kolejnych rzeczy, prawda? Że okej, no większa wrażliwość powoduje, że to ale że... też ten muzyk, ten aktor powinien mieć święty spokój, nie gonić za chałturami i tak dalej, no, i tak dalej. No właśnie, powinien... To nam poziom debaty kształtuje. Jeżeli no? pracuje w Harmonii Narodowej, to on powinien mieć święty bytowy spokój. Następnie oświata. Nauczyciele. Którzy też, i to w szkołach publicznych, od góry do dołu, od podstawówki do, no właśnie do wyższej uczelni publicznej, też no, po prostu fatalnie zarabiają, do dzisiaj fatalnie zarabiają. No. I na przykład ja powiem ci, że dlatego odszedłem z Ministerstwa Edukacji, dlatego że nie dało się... Bo chciałeś być dziennikarzem. Byłem wcześniej dziennikarzem i wróciłem. Ale chciałeś wrócić. Tak. Nie, na urzędnika to się ty nie nadaje. Ja się nie nadaję, tylko bardziej mi chodziło o, wiesz, o jakąś akcję. Zrobienie, wiesz, ja znam twój temperament. Ja wiem, chodziło o zrobienie czegoś, zostawienie czegoś po sobie. Nie? Nic się nie dało zostawić po sobie, bo były takie dwie po prostu niezależnie od siebie, wiesz, perlosy nauczyciele i wiesz, i tu właśnie niestety religijni, chrześcijanie, w ogóle nie było liberałów nie było wtedy, to wiesz, to niestety... Ale tak, bardzo dobre kierownictwo było ministerstwo. Tak, bardzo dobre, no ale to było strasznie trudne, było, wiesz, szukać czegoś pośrodku. To był niesamowity okres. No. Szukać czegoś było, i w związku stwierdziłem, że ja wracam do mediów. Ale właśnie to wszystkie rzeczy, o których teraz mówimy, to ktoś mówi, no dobrze, to szczególik. Nie, to nie jest szczególik. Nie, to się tego składa jest bardzo na, dużo. Na całość, o której mówimy. No. I to się składa na całość o nazwie kondycja duchowa narodu po prostu. Która na, po prostu... Na funkcjonowanie państwa, na złe funkcjonowanie albo niefunkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, na to, że ono się nie ukształtowało i co bardzo mocno rzutuje właśnie na polską demokrację, że na przykład to, że dzieją się takie rzeczy, kiedy łamana jest konstytucja, a nie ma wielkich demonstracji w obronie konstytucji, że nikt na ulicę nie wychodzi. Ja nie mówię o tym, żeby się bić z policją, że nie o tych demonstracjach myślę, ale na przykład no, ostatnie takie wielkie demonstracje to były przy okazji strajku kobiet, kiedy idiotycznie zaostrzono ustawę antyaborcyjną w sposób skandaliczny i skryminalizowano przerywanie ciąży. Właściwie cofnięto Polskę do czarnej dziury i wtedy kobiety wyszły masowo, ale przecież te wielkie demonstracje w obronie demokracji, konstytucji, Trybunału Konstytucyjnego odbywały się tylko na początku rządów PiS-u. Potem one zamarły w sposób naturalny. Ja pamiętam tę ostatnią wielką demonstrację, na której zresztą było 250 tysięcy ludzi, to było w 2016 roku wiosną i koniec.
I to na tym się skończyło. Na początku, kiedy zaatakowano właśnie Trybunał Konstytucyjny, zaraz jak PiS objął władzę, to pod Trybunałem Konstytucyjnym odbyła się ogromna manifestacja. I tyle. I potem już kot się rozleciał z rozmaitych powodów. I tak właściwie się to wszystko rozlazło. No, to właśnie jest efekt braku społeczeństwa obywatelskiego. Mogę wrócić jeszcze do Tuska? No bo to były te negatywne rzeczy. Oczywiście to wcześniej powiedzieliśmy o tych pozytywnych, czyli bezpieczeństwie zarówno wewnętrznym, bo naprawdę byliśmy jednym z, znaczy nie mówię w czarnych, jeśli chodzi o całą trzecią RP, to nie w czarnych latach 90., nie, gdzie mafie się wyżynały między sobą. Ja już mówię właśnie o czasu ale powstania. Ale na plus państwa trzeba powiedzieć i osób, które się tym zajęły, policji też, że ukręcono łeb ukręcono. Zorganizowanej przestępczości. Ukręcono, to jest wielki sukces. Jest taka na przykład w Warszawie pani komisarz Grażyna Biskupska, która była naczelniczką Wydziału Terroru Kryminalnego przez 20 lat, od początku właśnie III Rzeczypospolitej i ona złapała za kark w Warszawie przestępczość zorganizowaną. Nawiasem mówiąc, poddano ją dekomunizacji, bo dwa lata pracowała jako sekretarka w MSW przed 80 i odebrano jej istotną część emerytury. No, odzyskała to teraz w wyniku wyroku sądowego, ale to tacy ludzie jak ona, którzy ryzykowali życiem. No. Więc mieliśmy to bezpieczeństwo wewnętrzne, finansowe i zagraniczne. To jest bardzo, bardzo dużo. To jest bardzo dużo, ale właśnie były też te braki, o których mowa. Generalnie jednak było fajnie, można powiedzieć. Szło w dobrym kierunku. W dobrym kierunku. Wolniej, szybciej, w różnych dziedzinach się różnie to rozkładało, ale generalnie szło do przodu. Mieliśmy dwa lata... Ja się nie wstydziłem, jak jechałem za granicę. No nie, no w ogóle... I nawet nie dlatego, że ja tam kolportowałem jakiś... znakomite, wygłaszają pierwszorzędne oświadczenia na temat tego, co się w Polsce dzieje. Nie, słyszałem z tamtej strony właśnie słowa uznania i to w wyklinanych obecnie wrogich Niemczech. Słyszałem, będąc w Akademii Europejskiej, słyszałem naprawdę dobre słowa o Polsce. No, też to pamiętamy, też fajne jest to, że takie w ciągu ostatniego roku z kolei na temat Polaków, już nie na temat elit, ale na temat Polaków takie słowa i słyszeliśmy na świecie i usłyszymy na pewno w historii. To jest pewien przejaw społeczeństwa obywatelskiego, to co się stało na granicy polsko-ukraińskiej zaraz po wybuchu wojny. To oczywiście. To był właśnie jakiś przejaw właśnie tej obywatelskości. To, że ludzie sami wsiedli w samochody, pojechali na granicę, odbierali tych nieszczęśników, zabierali ich do swoich domów, karmili, organizowali im pobyt w pierwszych miesiącach, oddawali swoje mieszkania za darmo i tak dalej, i tak dalej. To właśnie, no to jest przejaw właśnie tego, czego nam brakuje. Dobra, wracam do przeprowadzenia pewną taką analogię, tylko ona jest wiesz, tak z różnych tutaj stron ten samochodzik składam. Mianowicie ja mogę powiedzieć, że wręcz po prostu lubiłem Tuska. To był czas, kiedy ja wiesz... Nie, bo cieszyłem, sympatyczny gość. Tak, fajnie się, bardzo fajny sposób. Komunikatywny. Wiesz, tak, niezłośliwy. Nie. Poczucie humoru, dobre i tak dalej, i tak dalej. Tak. Dystans osobisty. Dystans osobisty, super, bardzo ważny. Najważniejszy tak właściwie. Nie wszyscy to mają. Poczucie humoru. Oj, nie wszyscy to mają. Tak. No ale, czyli taki tatuś nasz ma swoje wady i zalety, nie? I nagle jest informacja, że śpiewa piosenkę jakąś Beatlesów, tam coś tam, że gdzieś coś tak i jest, jedzie do Polska, wielki sukces, wyjeżdża do Europy, do Brukseli. I teraz tak, gdyby nie to, że już zaczyna trochę śmierdzić w jednej sprawie, to mało istotne, jakichś tam kelnerów, jakichś tam taśm i tak dalej, ale jednak śmierdzi i to jest niezostawione. Gdyby nie to, że nie robi się wyborów, tylko jest jakaś pani, która mało kojarzona przez kogo pani zostaje premierem. I gdyby nie to, że właściwie to, czy z nami się nie rozmawia o tym w ogóle i w ogóle nie ma jakiegoś takiego, jakoś jesteśmy dziwnie potraktowani, nie? I to jest... Sposób wyjazdu
objęcie tej funkcji przez Donalda Tuska było też sukcesem Polski. Jako nie tylko jego osobistym, ale to, że Polak, polski premier zostaje, powiedziałbym, prezydentem Europy, to jest też no, pewien kaliber, no trzeba było reprezentować. No i... Ale to, że on tak wyjechał z Polski, właściwie powiedziałbym w jakiś konspiracyjny sposób. Konspiracyjny, no, niektórzy uważają, że uciekł przed... Zresztą zaprzeczał wcześniej temu, że wybiera się... W czerwcu jeszcze powiedział, że nie. Że gdziekolwiek się wybiera, a potem no, wybrał, powiedziałbym przy całym szacunku dla pani doktor Ewy Kopacz, ale wybrał na premierkę osoby, no, które... No, powiedziałbym, że było kilka osób, które przewyższały ją, jeśli chodzi o możliwość zajęcia tego stanowiska. Znaczy, w zależności o którym stanowisku mówimy, bo jeśli chodzi o stanowisko kogoś, kto będzie na telefon i po prostu, że będzie mógł z nią rozmawiać, tak no dalej, nie, tak dalej, no to, ja to sądzę, że jest idealna. No. Na to, żeby być premierem, no tak jak no. Obecnie Morawiecki też jest po prostu pseudopremierem, bo wiadomo, kto rządzi w Polsce. No więc właśnie trochę to był pseudo. Morawiecki była, nie może usunąć trochę to, wiceministra, trochę to była pseudo. Który mu ubliża. Bo po prostu nie ma zgody swojego przełożonego. Trochę była to pseudo pani premier, no niestety. Tak, no Morawiecki był premierem w rządzie wicepremiera Kaczyńskiego. No. Tak. Natomiast następna osoba z kolei no, też ma swoje organizacyjne zdolności i tak dalej, kompletnie bez charyzmy. Grzegorz Schetyna, no kompletnie bez charyzmy dla mnie człowiek. I to tak nam zostało. Na rok został ministrem spraw zagranicznych w rządzie Ewy Kopacz i to tak. Akurat podobno nie było nie było z tym problemu. No. I tak nam to zostało. Chwały nie było, ale było normalnie, bo rozmawiałem z ilomaś polskimi dyplomatami, żadnego błędu. Aha. Grzegorz Schetyna nie. Nie, ja powiedziałem, chodzi mi o szef. Ale jako szef Platformy tak. też nie był porywający. Nie był, no nie był porywający. Tak, no. I były, moim zdaniem byli tam ludzie, którzy do tego nadawali. Ja uważam zresztą, że teraz powinna nastąpić taka zmiana pokoleniowa, że ludzie z pokolenia Rafała Trzaskowskiego powinni wejść już absolutnie do na najwyższe półki polskiej polityki, to do nich należy przyszłość. I tak, i no, nie trudno było wygrać PiS-owi po drugiej kadencji Platformy, gdzie właściwie lidera, który wygrał tę kadencję, już nie było, bo nie bardzo tak, niedługo po... I zaczęło się od przegranej Bronisława Komorowskiego na własne życzenie. Kompletnie na własne życzenie, na własne życzenie, na brak jakiejkolwiek wyobraźni. Bo Bronisław Komorowski miał, moim zdaniem, miał w kieszeni drugą kadencję i w sposób, jaki była przeprowadzona jego kampania wyborcza, w jaki sposób nie była w ogóle przeprowadzana kampania wyborcza, spowodował to, że od tego momentu się lawina zaczęła. No właśnie, ale teraz ja jeszcze mówię w kontekście Tuska. No więc taki oto układ zostawił, który naprawdę trudno było, żeby móc wygrać. I zaczyna się bombardowanie mentalne nas przez następców. Po prostu no bombardowanie, nie fizyczne, nie zabijali. I demolka państwa. Było, demolka państwa, demolka naszych mózgów, serc i tak dalej, i tak dalej. I nie ma Donalda Tuska, bo nas zostawił. I potem po jakimś czasie nagle jest powrót tutaj na białym koniu, chciałoby, ale takim jak, powtarzającym się jak historia, czyli farsa, biały koń troszeczkę w stylu farsy, że oto Donald Tusk jest. I rzeczywiście, przypominamy sobie te jego przemówienia, one były tak świetne, super, nie? I w ogóle, że jakaś nadzieja, ale to nie jest, to już nie płynie całością, to już są takie wyrwane po prostu, że przemówienia tak, w tym mieście tak, tutaj tak, może tak, to nie jest płynąca, ciągła, ja jeszcze pabuję, ciągła, no, wiesz o co mi chodzi, ale wiesz o co mi chodzi, to mam pytanie. Znaczy ja rozumiem, że po prostu uważasz, że to nie ma, że to nie jest jakaś logiczna konstrukcja, to co się robi. Byłaby logiczna konstrukcja, gdyby, na tym kończę i to daję już po tobie antenę. Byłaby logiczna konstrukcja, gdyby wszystko to, o coś mówi, czyli debata społeczna, umiejętność prawdziwej rozmowy, tak, nie, przepraszam, proszę, dzień dobry i tak to dalej. To prawda, że brakuje mediów publicznych w tym wszystkim. Ale to no, media publiczne no, mogą zrobić transmisję z którejkolwiek z tych firm, z tych stacji komercyjnych. Nie, z tych miastach, gdzie był Tusk. Mogą zrobić, nie wiem, adres taki a taki. Zgłaszajcie nam pytania, przecież to się, kurde, zrobimy im to, nie?
Ale... dlaczego my nie możemy jako, my nie możemy być w tym, na tym, w tych końskich, czy gdzieś, my nie możemy brać udziału, rozumiesz? Ja bym usłyszał tak. Po pierwsze, że przepraszam za naukę, przepraszam za media publiczne, przepraszam za brak zdrowego patriotyzmu, przepraszam za niepomaganie temu obywatelskiemu społeczeństwu, przepraszam, że wyjechałem, przepraszam, że tak zrobiłem. O jednej rzeczy ktoś powiedział już, ważnej, że nie będzie grubej kreski. To, co z 2007 roku po pierwszym PiS-ie zostało... A ja mówię, ja powiedziałem 10 przeprosin, których żadnych nie zrobił. Rozumiesz? Powinna taka, to masz rację oczywiście, i to jest bardzo ważne, to znaczy spoza tej listy już, że nie obawiajcie się, nie będzie powtórki tak. Tego, co było zawsze przy każdej wymianie. Tak, że tam machniemy ręką na wszystko. Tylko i ty myślisz, że oni to odczuwają, że to powinni coś takiego zrobić? Nie odczuwają. Znaczy, bo... ja mam w ogóle pretensje do opozycji, że ona sobie nie zdaje sprawy, bo moim zdaniem do dzisiaj są, no, nie zdaje sprawy i są nawet na bieżące zdarzenia o tym świadczą, że te wybory, które będą jesienią tego roku, to nie są normalne, to nie będą normalne wybory na zasadzie, że tak jak było wtedy, że po SLD przyszedł AWS, czy tam Unia Wolności i tak dalej i się właściwie państwo normalnie, to nie będą normalne wybory. To nie będą wybory, jak kiedyś powiedziałem zresztą, przepraszam, się na siebie powołuję, że tramwaj będzie jeździł w prawo czy w lewo, tylko czy w ogóle tramwaj będzie jeździł. I to jest, to są, jeżeli opozycja na czele z Tuskiem czy z kimkolwiek innym, wszyscy przywódcy opozycji sobie nie zdadzą z tego sprawy i będą to lekceważyli, i będą się przekomarzali, a dlaczego Heniek, a nie Ziutek na pierwszym miejscu listy ma być, bo to jest w tej chwili problemem, kto ma być na pierwszym miejscu listy, na przykład w województwie jakimś tam pikutkowskim, no to jeżeli z tego sobie nie będą zdawali sprawy, to właściwie możemy w ogóle sobie dać spokój ze wszystkim i właściwie schować się do dziury. Znaczy, wiesz, z całego tego towarzystwa, to też, jak to świadczy o towarzystwie, skoro wymieniłem teraz 10 rzeczy, za które powinien przeprosić jednak Tusk, ale jednak on sobie najbardziej zdaje sprawę, mówmy się, tak, że... Ale trochę do tej kanosy się udał jednak. Ale co jest tego dowodem? No tego jest, moim zdaniem dowodem tego jest to, że powiedział, że nastąpi rozliczenie tej sytuacji, z którą mamy w tej chwili do czynienia. Też mówi na spotkaniach, bo słyszę, na tych spotkaniach, w których jeździ po Polsce, mówi jednak, że o sprawach, które zostały zaniedbane, które należy, że tak powiem, wziąć pod uwagę. Oświata na przykład. Los nauczycieli. Ale ma jakiś, ale poza tym, że jego mama była, bo to już ja słyszałem, że jego mama była nauczycielką, wiesz, 200 razy. Znaczy, ja uważam, że w Polsce. Z pielęgniarką, przepraszam bardzo, pielęgniarką. Powinniśmy, no, choćby na przykład wziąć przykład z Finlandii i taką przeprowadzić reformę edukacji. Od góry do dołu, demokratyczną. Absolutnie demokratyczną, że nie portfel rodziców będzie decydował o tym, kto jakie wykształcenie. No. W PRL-u za przeproszeniem tak nie było. No. To tutaj, w tej chwili, portfel rodziców daje szansę. No tak, oczywiście, to jest oczywiste. No. I właśnie kraje, cywilizowane kraje, przecież no nie biedniejsze od nas, wiadomo, że tam. No bogatsze, no bo Skandynawowie znacznie są... bogatnie, bogatsze, po prostu tam jest dużo ważniejsze, jak... nie urażać pieniędzmi, a nie jak w Polsce jest, uraża się bogatych tym, że się jest biednym. To jakieś tak. Chore. No w każdym razie, jak ktoś, nawet nie mówię, że biednym, ale ktoś, kto nie ma dużych pieniędzy, mieszka w jakimś prowincjonalnym mieście czy na prowincji, nie jest w stanie wysłać dziecka do szkoły średniej. Dobrej, która jest, daje podstawę potem do dalszej kariery. No dobra, okej, no ale jeśli mówisz, że coś tam o edukacji powiedział, to dobrze. Natomiast dla mnie po prostu mam nadzieję, że... To mówi o naprawie instytucji państwa. Mam nadzieję, to że... Też jest. Nie, ale to takie mówię, pierdu, wiesz... To, ale to musimy zrobić. To jest Nie, ja rozumiem, ja wszystko rozumiem, tylko że ja to już bardzo lubię powtarzać dowcip, jako dziecko w kulturze paryskiej zobaczyłem się, strasznie podobał i przez całe życie powtarzam go, że co to jest zebranie partyjne? Jest to mieszanina pieprzu z dżemem. A dlaczego? Bo jeden pieprzy, reszta drzemie. Więc po prostu dla mnie mówienie o naprawie instytucji państwa, super. Nie, ale wiesz, jak oglądasz, bo na przykład TVN24 transmisuje czasami te spotkania Tuska z obywatelkami, obywatelami w Polsce, no to one jednak świadczą o
są normalną rozmową taką obywatelską. Są normalną, ale posłuchaj, są normalną. Nie są tak, jak na kartce pytań nie dostaje. Okej, ale jest coś dużo gorszego, rozumiesz? Jest coś dużo gorszego coś, no. Na przykład to, że ja nie włączyłem jak debil, tym razem o 15.15 sobie... Profesor Alfons Klawkowski. Ale posłuchaj. Profesor Alfons Klawkowski. To był, proszę Państwa, pierwszy prezes Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy jeszcze pod koniec PRL-u ten Trybunał powstał, znawca prawa międzynarodowego. Tak, dobrze, okej. Okay. Czyli program jest uznajemy za udany. I nikt tam nie podpowiadał. Bilobil. Więc chcę ci powiedzieć na przykład już, bo mówisz, dobrze, jest ci spotkanie i każdy może podejść i tak dalej. Ja jestem obywatelem, czy obywatelką, tak, który pokazałem, jak mi zależy na tym wszystkim, nie? I nagle się okazuje, że losowo po prostu w środę o 15.15 w Górnej Koziej było spotkanie, kto ogląda, ten miał, rozumiesz? Ale nikt mi nie zapowiedział, że będzie o 17 jutro, że ja mogę sobie usiąść, że ja będę mógł sobie, nie wiem, właśnie napisać do nich. Paweł, to jest właśnie traktowanie obywatela jako dupka. Powinien aparat Platformy. Aparat Platformy, nie czy w ogóle to są beznadziejne. Aparat opozycji, bo nie tylko chodzi o Platformę. Beznadziejne przypadki, naprawdę. Ale sam dawałem im, wiesz, ileś pomysłów i tak dalej, w ogóle mają to w dupie, szczerze ci powiem. Ale też prawda jest taka, że te rzeczy powinny być z urzędu obsługiwane i relacjonowane przez telewizję i radio publiczne. Ale to w następnej epoce, co? Tak, nie, no ale teraz będziemy normalnie... Nie, no ale na to zacząć do Kaczyńskiego, mogę ci dać numer, no. To go poprosić. Na Berdyczów mogę dzwonić. No, sądzę, że się tam go bardziej... Szybciej dozwonić. Dozwonisz, tak. Okej. Okay. No dobrze, słuchajcie Państwo. Nie, ale jeszcze to tyle z tego. Ja muszę... Kilka pytań mam jeszcze do Ciebie z innych okolic. Jesteś autorem książki, której nie czytałem, przynajmniej umiem przyznać, ale bardzo chcę przeczytać, ponieważ Daniel Passant był absolutnie idolem dziennikarskim moim. Passa. Tak, książka nazywa się Passa. Spowiedź życia Daniela Passanta. No to takie banalne pytanie zadam ci. Jakim się okazał przy bliższym poznaniu Daniel Passant? Znaczy, ja Daniela Passanta znałem... Dlatego zadałem pytanie, jakim się okazał w bliższym poznaniu. Znałem Daniela Passanta, bo nawet się, tak powiem, przyjaźniliśmy, ale dla mnie było czymś niesamowitym, kiedy zadzwoniła współwłaścicielka wydawnictwa, w którym się później ta książka ukazała. Nawet pamiętam, jak to było. Byłem na ulicy i ona zadzwoniła, że czy mogę przyjść do wydawnictwa, bo o czym będziemy rozmawiać. No, chciała, że właśnie mam zrobić taki wywiad rzekę z Danielem Passantem. A ja pytam, ale co na to Daniel Passant? Na co pani mówi, ale to on pana wybrał. No tak się stało i rzeczywiście... Wcześniej się dowiedziałeś od niej niż od Daniela, tak? Tak. I muszę powiedzieć, że to było niezwykłe pół roku, bo to było pierwsze półrocze 2011 roku, kiedy w domu Daniela spotykaliśmy się co poniedziałek, albo jeszcze ewentualnie w piątek, kiedy coś więcej musieliśmy załatwić. Ja powiedziałem, to napisałem zresztą w tym numerze zdania, które masz, kiedy napisałem wspomnienie o Danielu Passancie po jego śmierci, że mnie w Danielu Passancie fascynował, jak mnie pytano, co mnie fascynowało w Danielu Passancie? Gigantyczny talent. Daniel Passant potrafił wszystko napisać spod małego palca i no przecież czytałeś jego felietony. No wiadomo. To było mistrzostwo świata. Wspaniałe audycje w Tok FM. Audycje w Tok FM, miał też w telewizji audycje w swoim czasie i tak dalej, był gościem, był oczywiście ogromnie pracowity, bo temu talentowi towarzyszyła też niesamowita pracowitość. Zawsze był punktualny, zawsze znakomicie zorganizowany, ale przede wszystkim chcesz tego znaleźć? Tak, znaleźć? Bardzo mi się podoba to zdanie. Już ci, zaraz ci dam to, zaraz znajdziemy. To jest to wspomnienie. Zaraz. Proszę Państwa, przepraszam, że to trwa troszeczkę. Tu przewracamy kartki. Przepraszam, że przerwie. O! Wiesz, kto mówił, przepraszam, że przerwie? No. Daniel Passant. O, to tak. Proszę bardzo. To jest... ale tylko skończę z tym, wiesz? On miał takie powiedzonko w tym, jak prowadził... Radio? Prowadził w niedzielę o 10 w Tok FM. Ostatnia jego audycja to była pierwszy tydzień ubiegłego roku w styczniu, jeszcze przed pójściem do szpitala.
w ubiegły wtorek, miniony wtorek była pierwsza rocznica śmierci Daniela. Jeszcze przed pójściem do szpitala tę audycję poprowadziłem. Nazywa się Goście Pacjenta. Tak, tak. Właśnie on mi tam, przepraszam, że przerwie. on mówi, że to świetne, wspaniały był w tej audycji. W ogóle no jestem, uwielbiam radio naprawdę i różnego rodzaju formy radiowe, ale program radiowy, gdzie zaczyna się felietonem po prostu. Takie, tak, ale, wprowadzenie tak, takie tak, felietonowe. Felietonowe prowadzenie tak. To w ogóle rzadkość, naprawdę no, na świetnym poziomie. Trzeba umieć napisać felieton. No i bardzo dowcipny w dodatku. A felieton jest, proszę Państwa, przejawem najwyższego mistrzostwa dziennikarskiego. Tak jest. Więc tak, Roman Polański tuż po warszawskiej, jednocześnie światowej premierze pianisty, miał spotkanie w jednym z klubów studenckich. Padło tam pytanie, jak to jest, że każdy pański film odnosi sukces? I odpowiada bezpretensjonalnie na to mistrz. Może to kwestia talentu. No i ja właśnie tak zatytułowałem wspomnienie o Danielu Pacjencie, właśnie kwestia talentu, bo dla mnie co miał przede wszystkim Daniel Pacjent. Ja przygotowując się do tej książki, pisania książki razem z nim, przestudiowałem jego całą twórczość właśnie w polityce, to on potrafił napisać taki artykuł, notatkę. Był przecież też autorem skeczy kabaretowych. A tak, w stresie i tak dalej. No był po prostu mistrzem, no. Ale to wszystko było kwestią talentu, no. I ogromnej pracowitości do tego. Miał fantastyczne poczucie humoru. Super poczucie humoru. Ja też chcę powiedzieć, że Daniel Pacjent jeszcze o jednej rzeczy, w służbie państwowej również znalazł się, mianowicie był polskim ambasadorem w Chile. I to, jak mi opowiadał ówczesny minister spraw zagranicznych i też prezydent Kwaśniewski, który składał wizytę w Chile, był kompetentnym, udanym ambasadorem. Zresztą tym ambasadorem został tuż prawie po epoce Pinocheta i towarzyszył budowaniu, tak powiem... Tuż prawie po epoce Pinocheta w Chile. Tak, dodajmy. Pinocheta w Chile i to no, towarzyszył budowie, odbudowie demokracji chilijskiej. A chyba Skubiszewski jeszcze go tam jest, tak? Nie, Geremek. Nie, Rosati go... Nie wiem, czy nie... Rosati... Tak? Był Geremek i Bartoszewski na końcu był Bartoszewski. Jak odwoływał go już, ale po kadencji odwoływał go Władysław Bartoszewski. Nie, rzeczywiście, jak teraz to listy wymieniasz. Nawiasem mówiąc, a propos Bartoszewski pasy, to powiem Państwu na koniec anegdotę. Historia niesamowita. Ukazała się ta książka w 2012 roku, to był chyba luty 2012. Jest noc, ja już śpię. I nagle dzwoni telefon. Patrzę, kto dzwoni. Przysięgam, bo to były telefony, które były wykonane do trzech osób. Świadkiem jest żyjący Jerzy Baczyński, a nie żyjący Daniel Pacjent też odebrał ten telefon o tej samej porze. Około drugiej w nocy jest telefon. Ja patrzę, jak wyświetla się Władysław Bartoszewski. Odbieram ten telefon. Ja mówię, słucham, panie profesorze. Pan Jan, tak. Świetna ta książka, świetna. Do widzenia. I tyle. Tak tylko. Pan Jan? Tak, panie profesorze. Świetna ta książka, świetna. I odebrali te telefony, odebrał Jurek Baczyński, naczelny redaktor polityki o tej samej porze i bohater, czyli Daniel Pacjent. Nie, no, bo też miałeś do czynienia z profesorem Bartoszewskim. Nie raz z nim. Nawet robiłem z nim rozmowę właśnie w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym w tej rozmowie dnia na jego 75-lecie, to był w dniu jego 75 urodzin, zadzwoniłem do profesora Bartoszewskiego, zaprosiłem go tam wcześniej, nawet taką miłą dedykację dostałem w jednej z książek jego i kilka razy spotykaliśmy się w telewizji. No to w ogóle jest fantastyczny też. Ktoś był, muszę powiedzieć, że wielką atrakcją było i honorem poznanie takich ludzi jak Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek. To już trochę inny styl, to już tak, jedna taka luz, nie ta poczucie humoru. Tak. Ale profesor Geremek też potrafił się, że tak powiem, tak. Wyluzować. Nie, też autoironię też miał. Tak. I no to w ogóle innego,
innego formatu, innego kalibru. Janek, już kończyłeś ten program, ale powiem tak, nie byłoby ok, gdzie w dużej rozmowie, gdzie wymieniłeś dwie najważniejsze dla ciebie osoby, dużo poświęciliśmy jednej z nich, a w ogóle czasu drugiej. Mówię o prezydencie Kwaśniewskim. Ciekawy mnie, słuchaj, jak przez te 8 lat, znaliście się blisko, znacie się blisko z rodziną Kwaśniewskich, jak w ciągu tych 8 lat widziałeś... 10. Kadencja prezydencka 2 razy 5. Jasne. Jak w ciągu tych 10 lat byś, nie wiem, takie ery w tym znalazł? Rozpoczynania, jakieś tam osiadywania, jakieś zmiany, gdzie jakieś punkty zwrotne? Aleksander Kwaśniewski zaczynał przecież w bardzo trudnym momencie. Przede wszystkim zacznijmy jako bardzo młody człowiek. Tak, 41-latek. No. Bo miał Aleksander Kwaśniewski jest 1954 rocznik. I kadencje, wybory były w 1995 roku, więc miał 41 lat. Tak jak prezydent Macron prawie zaczynał tę kadencję swoją i zaczął bardzo, po pierwsze wygrał wybory z bohaterem narodowym polskim, z Lechem Wałęsą. To była bardzo niesamowita kampania wyborcza, niezwykła kampania wyborcza. Ukoronowana z przeproszeniem aferą z posądzeniem Józefa Oleksego o szpiegostwo na rzecz Rosji. W takiej atmosferze Aleksander Kwaśniewski przejmował z rąk Lecha Wałęsy prezydenturę z tym ohydnym oskarżeniem pod adresem Józefa Oleksego. I zaczynają właściwie wszyscy, no Komuch, pamiętasz jak było, Komuch zostaje prezydentem. Spore kręgi społeczne przyjmowały to, tak powiem, z wrogością. Mhm. Mogę powiedzieć, że w 2005 roku razem z Janiną Paradowską, z którą byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni, zostaliśmy i z Kazimierzem Kucem zostaliśmy zaproszeni przez Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu jego urodzin, 12 grudnia 2005 roku, już po wyborach, kiedy Lech Kaczyński został prezydentem, a Aleksander Kwaśniewski zdawał prezydenturę, zostaliśmy zaproszeni do Krakowa na zakończenie prezydentury. Nie wiem, czy pamiętasz, że w Krakowie powstała ta inicjatywa 2/3, żeby nie wpuszczać Kwaśniewskiego do Krakowa. Czy trzy czwarte? No w każdym Jana Marii Rokity. Jedziemy do tego, lecimy do tego Krakowa. Najpierw jesteśmy na wręczeniu kowadła Karolowi Modzelewskiemu. Potem odbywa się spotkanie Aleksandra Kwaśniewskiego z Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa, żegna się, gdzie przychodzą wszyscy, no, tak zwany cały Krakówek przyszedł. Na końcu tego spotkania jest, wszyscy wstają, burny aplodysmenty, prachazjaszczy i ewawacju, tak żegnają Aleksandra Kwaśniewskiego i prezydent Majchrowski wydaje, chyba to było w Wierzynku, obiad pożegnalny, na który przychodzą tak, kardynał Macharski, biskup Pieronek, wszyscy rektorzy krakowskich uczelni, no cała już creme de la creme Krakowa, 30 osób takich już najbardziej, przychodzą się pożegnać z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. No jest to pożegnanie i potem wychodzimy na rynek krakowski, że czekają samochody, żeby odlecieć. Zbiera się tłum ludzi i oklaskami go żegna. No więc to jest, że tak powiem, już nie mówię o tym, co się w czasie tej prezydentury zdarzało, bo Polska przecież za prezydentury Kwaśniewskiego weszła do NATO. Oczywiście to nie tylko Kwaśniewskiego była zasługa, ale weszła do Unii Europejskiej. Polska miała swoją pozycję międzynarodową. Wspominaliśmy już o tym, że właściwie Kwaśniewski był reprezentantem świata i za jego, że tak powiem, dzięki jego talentowi politycznemu został rozwiązany gigantyczny kryzys na Ukrainie w 2004 roku. Spotykał się i miał bardzo dobre relacje z możnymi tego świata. No więc była to bardzo udana prezydentura, która zaczynała się w bardzo trudnym, bardzo, bardzo trudnym momencie. Jak to jest, że wiesz, że kilka miesięcy później idzie człowiek ulicą, ktoś powie, o prezydent, dobry, i w ogóle wszystkiego tego już nie ma po prostu, wiesz, jak to jest możliwe, czy to wiesz, no. to jest coś takiego, jak ktoś mieszka, wiesz, w Polsce, jak jest ciężko i tak dalej, ale zamieszka tam 5 metrów za granicą w Słowacji i już jest mu lepiej. Ja ci powiem jeszcze taką anegdotę, spotkałem takiego mojego kolegę, który ze mną pracował w telewizji, nie z Warszawy,
Spotkaliśmy się jakieś pół roku temu, on wie, że ja znam Kwaśniewskiego, a on był w latach 80. w podziemiu i był człowiekiem, który właściwie, no wtedy był dynamitem, wysadzał komitety partii. I pyta mnie, ty, a nie mógłby tak Kwaśniewski na trzecią kadencję wrócić? No, voilà. Ładnie. Ale to nie był Jan Maria Rokita. Nie, nie, nie. Jan Maria Rokita zniknął gdzieś w ogóle i nie, nie wiem, co się z nim dzieje. Dobrze, zaraz będzie kolejny program, gdzie rolę Jana Ordyńskiego odegra Piotr Szumlewicz, a moją Wojtko Krzyżaniak. I nie wiem, podobało ci się ono tutaj w ogóle? Nie, jeszcze chętnie bym przyszedł jeszcze raz. Jeszcze nie, póki co nie wyszedłeś, tak? Dobra, no to... to dziękuję, wiesz, bardzo to chciał, za zaproszenie. To kiedyś bardzo chciał trochę poodbrązawiać pewne aspekty PRL-u, a z kolei przyżelaźnić inne. O. Znakomitym historykiem, który bardzo sprawiedliwym jest też właśnie historii najnowszej Polski, w tym i PRL-u, znawcą tej historii i sprawiedliwym historykiem, a nie jest profesor Andrzej Friszke. Polecam, polecam gorąco Andrzeja, bo to jest właśnie człowiek, który potrafi bez zacietrzewienia sprawiedliwie mówić o różnych ludziach, o wydarzeniach, o okresach w historii w ogóle Polski taki, i tak dalej. Taki sposób spokojnego. Ale bardzo ciekawego. Ciekawego. Andrzej Friszke. To jest sposób nienudnego, Tak. On pisze bardzo wiele książek o historii najnowszej Polski i nie są to książki napisane metodą podręcznikową. Są niezwykle po prostu interesujące się, znakomicie je czyta. Super, bardzo dziękuję. Ja dziękuję też. Oj, teraz zobaczę na koniec, jak to wygląda nasz dżingiel. Maciek, bo my już widzimy i teraz mogę Jankowi pokazać. Jan Ordyński był naszym gościem. No, mam nadzieję, że... Dziękuję Państwu. Więcej już wiedzą Państwo o Janku, ale jakby co, to Google czeka. Ile zrobiłeś wywiadów w życiu? O, nie wiem, no już, ho. Ja o jeden więcej dzisiaj. No tak, no tak. Reset Obywatelski.